Milwym świecie z numerem 2 Paweł Bartnik, numer 3 Tomasz Pawłowski, 4 Michał Zdawka, 5 Bartłomiej Krasny, 6 Bartosz Kajakowski, 7 Karol Grzywiecki, 8 Błażej Michalski, 9 Dariusz Maturak i 10 Łukasz Bartlica. Poza kolejnością z numerem 4 Mateusz Wołowicz, 6 Piotr Rajewski, 7 Kamil Modratowski, 10 Radosław Farba, 11 Daniel Karnowski, 12 Szymon Wiśnicki i z numerem 14 Marcin Grzesiński. Sędzią Piotr Grodzki i Maciej Grodzki. Pierwsze przewinienie w tym spotkaniu Paweł Radosław Farba, numer 10. Na tablicy wyników cały czas 2-0 na poza kolejnością, a pierwsze punkty znowu Piotr Rajewski, grający z numerem 6.
zdobywamy 8 sekund. Wcześniej także przemieniem technicznie ukarany zawodnik poza kolejnością numer 14 Marcin Grosiński. Ponownie za 3 punkty trafia Karol Drzewiecki. Mamy zmianę w drużynie poza kolejnością na boisku z numerem 11. Dawid Karnowski.
Dobry, mamy 15 sekund. Trzy punkty Łukasz Matwica. Piłka noszona.
Rzuty wolne wykonają nas Bartnicza. Poza kolejnością. Spala głos, to tam nie jest to.
kibice Mistrzostw Świecie. Falował Marcin Grzesiński, numer 14. Jest to trzeci fał zawodnika. Rzuty wolne, Bartłomiej Krasny. Pierwszej połowy spotkania.
Piłka dla Kimmera w świecie. Thank you.
Zabłoczy Błażej Witalski. Thank you.
Zmiana w zespole poza kolejnością. Na boisku numer 6 Piotr Rajewski. To już czwarte trafienie za trzeciego zawodnika. Falował w kręcy numer 14 Martin Rzosiński. To czwarty fal tego zawodnika. Zmiana ze zespołem Gminy na Świecie na boisku numer 4 i Michał Zdawka. Thank you.
Polonii Fałowie Wybrajewski, numer 6. Mamy 8 sekund do końca trzeciej kwarty. Zawęczyła się trzecia kwarta, spotkania między Milberem Świecia pod kolejnością i na prowadzeniu nadal Milber Świecie 35-26. Paulował Paweł Warnik, numer 2. Czwarty fał zawodnika. Wymuszona zmiana w zespole Milbera Świecie. Na boisku numer 7 Karol Drzewiecki. Przy piłce Milbera Świecie. Thank you.
Rzuty wolne, Kamil Podrakowski. Yeah!
3 punkty bez nadbicia. I piłka na tym na świecie.
Wygrywa w kolejności na inaugurację Lublin 47%.